Zobaczmy, czy będziemy mieli uprościć wyrażenie x dodać 3 razy x minus 3. Jak zwykle zachęcam cię, zatrzymaj odtwarzanie filmu, spróbuj zanim zobaczysz dalszy ciąg, rozwiązać to samodzielnie. No Ja tutaj skorzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Powiedzmy, że x plus 3 to jest jakaś liczba i teraz pomnożę x plus 3 najpierw przez x, Potem pomnożę przez minus 3 i te wyniki od siebie odejmę. Czyli tak, mam x plus 3 pomnożyć przez x i następnie dodać do tego x plus 3 pomnożone przez minus 3. Korzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Tu jest suma x dodać minus 3. No i skorzystałem. No, i teraz znowu skorzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Najpierw pomnożę x razy x, to będzie x kwadrat, potem pomnożę 3 razy x, to będę miał dodać 3x. I tutaj podobnie. x razy minus 3 to będzie minus 3x, i 3 razy minus 3 to będzie odjąć 9. No i widzimy, że co się tutaj dzieje. 3x i minus 3x się redukują. No i zostaje nam na koniec po prostu x kwadrat odjąć 9. Dostaje takie wyrażenie. Więc zdarzyło się tutaj coś takiego, że te wyrazy z x się zredukowały, w ogóle ich nie ma. No i okazuje się, że to nie tylko dla trójki tak jest. Zawsze tak jest, że jak mamy x dodać jakaś liczba i x minus jakaś liczba mamy takie dwa dwumiany, przez siebie pomnożone, to w wyniku zawsze dostajemy po prostu różnicę kwadratów x kwadrat odjąć ta liczba do kwadratu, a w ten współczynnik liniowy proporcjonalny do x nie występuje. No żeby się przekonać, że rzeczywiście tak jest zawsze, no to wykonamy taki rachunek. Żeby przekonać się, że to jest rzeczywiście taka zawsze prawdziwa reguła. Czyli weźmy sobie x plus jakieś dowolne a, pomnożymy przez x odjąć to samo a. Czyli tutaj mamy raz z plusem, raz z minusem tę samą liczbę. No, i teraz wykonamy dokładnie ten sam rachunek. Czyli znowu to całe wyrażenie pomnożę najpierw przez x, a potem pomnożę przez, przez a. Czyli mam x plus a razy x. No i do tego dodać x plus a razy minus a. No i teraz znowu podobnie jak poprzednio x razy x pomnożę no i to będzie x do kwadratu, pomnożę a razy x i to będzie dodać ax. Następnie pomnożymy sobie x przez minus a i to będzie minus a razy x i pomnożymy a razy minus a to będzie minus a do kwadratu. No i widzimy, że rzeczywiście upraszcza się ten wyraz liniowy, dlatego że mam raz Plus ax razy minus ax, niezależnie od tego, ile to a wynosi, to się zawsze tutaj uprości. I dostajemy rzeczywiście x kwadrat odjąć a kwadrat. Czyli widzimy, że zawsze tak jest, że jak mnożymy przez siebie takie dwa dwumiany x plus a razy x minus a, czyli sumę przez różnicę dowolnych zmiennych, to dostajemy różnicę kwadratów. No, i to jest bardzo przydatne do, do obliczania różnych takich rzeczy. No, możemy teraz szybko sobie zrobić taki przykład, jeszcze jeden, na przykład x dodać 10 pomnożone przez x odjąć 10. Za każdym razem, jak rozpoznajemy, że mamy sumę i różnicę tych samych wyrażeń, no to widzimy, że to trzeba wziąć po prostu x kwadrat, odjąć kwadrat tej dziesiątki, czyli odjąć 100. No, oczywiście, ponieważ wyprowadziliśmy to dla dowolnego A, no to tutaj możesz sobie wstawić dowolną liczbę i sobie zrobić jakieś takie przykłady, do czego się zachęcam. I dla innych przykładów też możesz powtórzyć to wyprowadzenie, zobaczyć, że to zawsze jest tyle samo. No i ta prawidłowość jest oczywiście przydatna wtedy, kiedy chcemy zrobić coś odwrotnego, czyli wyrażenie tej postaci chcemy rozłożyć na czynniki. No to wiemy, że ponieważ iloczyn takich dwóch czynników daje coś takiego, no to w drugą stronę to też działa, to znaczy jak mamy x kwadrat minus a kwadrat to wiemy, że możemy to rozłożyć na czynniki x plus a razy x minus a.